Miasta mają szczególne miejsca, wokół których budujemy swoją tożsamość. Warszawa ma ich wiele. Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Bazar Olimpia. Jest też Wisła. I prawy brzeg to zaskakujące miejsce. Będąc w centrum miasta, można doświadczyć kontaktu z dziką przyrodą. Lewy brzeg przyciąga w inny sposób. Blisko stąd na Starówkę, do Śródmieścia, stoi tu również pomnik Syreny. Powstanie pomnika było elementem toczącej się w latach 30. dyskusji o przyszłym herbie Warszawy, a to, czy znajdzie się w nim Syrena, było kwestią otwartą. Jedną z orędowniczek tego pomysłu była znana rzeźbiarka Ludwika Niczowa. Pragnęła zaszczepić Syrenę głęboko w tkance miasta, jak i w myśli jego mieszkańców. Chciała, by ta legendarna postać przedstawiona jako silna, bohaterska kobieta stała się symbolem, który będzie ich inspirował i spajał. Ludwika przedstawiła dwa projekty pomnika. Pierwszy, monumentalny, 20-metrowy posąg z zielonego szkła, umieszczony na filarze w środku biegu Wisły, nigdy nie powstał. Zrealizowano drugi projekt, a na jego miejsce wybrano wybrzeże kościuszkowskie. Dziś każda osoba związana z etnografią z sympatią spogląda na twarz Syreny. Dlaczego? Modelką Ludwiki Niczowej została córka koleżanki ze studiów Krystyna Krachelska, która od dawna była lubianą gościnią artystycznego, muzykalnego domu Niczowej. Największymi jej zdolnościami była jej muzyczność niezawodna, która dźwięczy nawet w jej wierszach. Tak wspominała Krachelską Niczowa. Krystyna ucieleśniała wszystkie cechy, które miała reprezentować Syrena. Wysoka, świetnie zbudowana słowiańska dziewczyna o polskiej urodzie, pełna wdzięku, a jednocześnie charakteru i siły. Piękna jak Syrena i śpiewa jak Syrena, pisała o niej Maria Dąbrowska. Krystyna studiowała etnografię na Uniwersytecie Warszawskim w katedrze kierowanej przez Cezarię Jędrzejewiczową. Pod jej kierunkiem przygotowała szczegółowy opis tańca na wysoki len, którego model zaprezentowano na międzynarodowej wystawie w Paryżu w 1937 roku. Był to obrzędowy taniec jej rodzinnych stron. Krystyna, przygotowując taneczny układ lenoka, tańczyła wokół stołu, wykonywała gesty i ruchy celem wiernego odtworzenia ich w makiecie. W czerwcu 1939 roku obroniła pracę magisterską na temat roku obrzędowego we wsi Mazurki powiatu baranowickiego. Praca ta zawierała 27 charakterystycznych dla tego regionu pieśni. Pomnik Syreny na brzegu Wisły odsłonięto w sierpniu 1939 roku. Kilka tygodni później miasto było już objęte działaniami wojennymi. A w grudniu 1939 roku Krystyna rozpoczęła pracę konspiracyjną. Pełniąc funkcję łączniczki i sanitariuszki, nie przestawała jednak pisać piosenek i wierszy oraz śpiewać. Hej chłopcy, bagnet na broń. Długa droga, daleka przed nami, trud i znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój. Krystyna została ranna na polu Mokotowskim w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Zmarła jeszcze tej samej nocy. Pomnik Syreny przetrwał wojnę. Dziś jest jednym z najbardziej emblematycznych i etnograficznych miejsc Warszawy.